Dzień dobry, Magdalena Rutuska-Korbel. Witam się z Państwem po weekendzie w poniedziałek 18 kwietnia. Zapraszam Państwa na nasze dzisiejsze informacje. Ambasador Islamskiej Republiki Iranu w Polsce gościł w Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej Invest Park. Głównym tematem rozmów było zacieśnienie współpracy gospodarczej i handlowej pomiędzy Dolnym Śląskiem a Iranem. Ramin Mehman Parat, ambasador Islamskiej Republiki Iranu w Polsce, odbywał trzydniową wizytę w województwie dolnośląskim. Podczas spotkania w siedzibie specjalnej strefy ekonomicznej w Wałbrzychu zwiedził zakłady znajdujące się w podstrefie Nowa Ruda, fabrykę Orion, która produkuje kleje i uszczelniacze dla branży budowlanej, oraz zakład Spas, związany z przemysłem energetycznym i elektronicznym. Podczas spotkania ambasador miał okazję poznać zasady funkcjonowania strefy, największej spośród wszystkich 14 istniejących w Polsce. Omówiono preferencyjne warunki w postaci ulg podatkowych, które przysługują przedsiębiorcom, oraz pokazano atrakcyjne inwestycyjnie tereny regionu wałbrzyskiego. Takes data from the market and prepare special ranks, special databases for companies who are looking the place to invest in Europe. If, for example, some Iranian companies would like to come to this special economic zone, if they are looking for. Prezes Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Maciej Badora zaprosił przedstawicieli irańskich firm oraz rządu do odwiedzin w Wałbrzychu. Wizyta koordynowana była przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. 14-letnia dziewczynka spadła z mostu kolejowego w Kamiennej Górze. Dziecko przewiezione zostało do szpitala w Jeleniej Górze. Do zdarzenia doszło w piątek wieczorem. Z pierwszych ustaleń wynika, że grupa dzieci bawiła się na nasypie i moście kolejowym między ulicami Nadrzeczną i Wiejską w Kamiennej Górze. W pewnym momencie 14-letnia dziewczynka poślizgnęła się i spadła z wysokości kilku metrów na trawę. Dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Kamiennej Górze po godzinie 19 otrzymał zgłoszenie o zdarzeniu na ulicy Nadrzecznej w rejonie mostu kolejowego. Przybyli na miejsce policjanci i stwierdzili upadek 14-letniej dziewczyny z wysokości 10 metrów. W toku dalszych ustaleń ustalili, że dziewczynka wraz z grupą młodzieży przebywała w rejonie tego mostu. Następnie przechodziła po tym moście kolejowym, obecnie nieczynnym. Pierwsze badania wykazały złamanie obu nóg. 14-latka przewieziona została do szpitala w Jeleniej Górze. Policjanci wykonali na miejscu swoje czynności. Zadysponowano również jednostkę straży pożarnej, która zabezpieczała teren. Blisko 350 uczniów szkół gimnazjalnych w Wałbrzychu weźmie udział w pierwszym w historii rajdzie po strefie organizowanym przez Wałbrzyską Specjalną Strefę Ekonomiczną. Pierwsza grupa dzisiaj miała okazję zwiedzić zakłady działające na terenie strefy, a także wziąć udział w warsztatach i wykładach przygotowanych przez studentów Politechniki Wrocławskiej. Rajd po strefie to pierwsze takie wydarzenie w historii działalności Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Invest Park zaprosił blisko 350 uczniów szkół gimnazjalnych z Wałbrzycha, aby młodzi ludzie mogli poznać specyfikę i warunki pracy w zakładach zlokalizowanych w Wałbrzyskiej Strefie. Dwudniowy rajd po strefie ma także wymiar edukacyjny. Uczniowie, którzy przybyli w poniedziałek do Invest Parku, podzieleni zostali na dwie grupy. Pierwsza udała się na zwiedzanie hal produkcyjnych, druga uczestniczyła w cyklu warsztatów i wykładów zorganizowanych przez Politechnikę Wrocławską oraz Wałbrzyską Specjalną Strefę Ekonomiczną. Jesteśmy studentami Politechniki Wrocławskiej z Wydziału Mechanicznego, który głównie z ludzi z naszego kierunku, z automatyki i robotyki, stworzyliśmy koło naukowe automatyki i robotyki o wdzięcznej nazwie Robocik. Uczymy gimnazjalistów głównie podstaw robotyki, na czym polega programowanie robota, taka pełna implementacja całego tego procesu. No i co trzeba głównie zrobić, żeby ten robot nam zaczął działać, żeby nie wjeżdżał w ścianę, kiedy my tego nie chcemy. I głównie przedstawiamy mniej więcej takie rzeczy. Nie są to bardzo zaawansowane rzeczy. Staramy się to wszystko przedstawić od podstaw, ponieważ wiemy na bazie naszego doświadczenia, że właśnie od podstaw trzeba wszystko zacząć. I mamy nadzieję, że wszystkim się podoba. Dopiero mieliśmy pierwszą prezentację, także
zobaczymy, jak to będzie dalej. Z każdą prezentacją staramy się wywnioskować, co mówić, a czego może raczej nie mówić. W trakcie warsztatów młodzież zdobywała punkty za wykonanie powierzonych zadań. Najlepsze drużyny zostaną nagrodzone przez minister edukacji narodowej Annę Zalewską podczas uroczystości, która zaplanowana została na 10 maja tego roku. Oprócz wykładów i pokazów uczniowie klas gimnazjalnych mogli zapoznać się z ofertą szkół średnich z naszego regionu. Do zaoferowania młodym ludziom w roku szkolnym 2015-16 mamy takie kierunki, które u nas już istnieją od lat, czyli m.in. technik hotelarstwa, technik ekonomista, technik handlowiec, technik żywienia i usług gastronomicznych, ale chciałabym zapromować taką nowość, która jest w Wałbrzychu. Pierwszy raz tutaj w szkole średniej jest to kierunek technik eksploatacji portów i terminali. Jest to taka nowość, uczeń po tym kierunku m.in. może pracować na terminalach, m.in. na terminalu na lotnisku. Po skończeniu dodatkowych kursów może pracować uczennica jako stewardesa. Także z wielu różnych możliwości, które daje ten kierunek, m.in. otwieramy go również dlatego, ponieważ jest zapotrzebowanie na ludzi po tym kierunku na strefie tutaj też ekonomicznej. M.in. też mogą pracować na przykład w magazynach. Także kierunek wydaje mi się na topie, mamy nadzieję, że będzie zainteresowanie. No i tak jak mówiłam wcześniej, jest to nowość w całej Polsce. Przywieźliśmy ze sobą sporo sprzętu, m.in. do energii odnawialnej, pompę ciepła, które podobne montuje się w domach, ogniwo paliwowe i taka zabawka, można powiedzieć, na przyciągnięcie uwagi. Jeszcze kolega przerabia zdjęcia. Myślę, że całkiem interesujące. A czemu ty wybrałeś tę szkołę? Czym się kierowałeś? Znaczy, no, opinią kolegów też. No w sumie tak nie miałem innego pomysłu. Tak jakoś. Czy na co dzień zajmujecie się na zajęciach takimi właśnie rzeczami? Tak, na lekcjach zawodowych właśnie uruchamiamy te sprzęty. Poznajemy, jak one działają i z czego się składają. We wtorek wałbrzyską specjalną strefę ekonomiczną odwiedzi kolejna grupa młodzieży. W wałbrzyskim magistracie podsumowano tegoroczną akcję Czysty Wałbrzych. Władze Wałbrzycha aspirują, aby w 2020 roku Wałbrzych był najczystszym miastem w Polsce. W tym roku akcja Czysty Wałbrzych odbywała się 9 kwietnia. Niestety drugi raz z rzędu nie dopisała pogoda. Dopisali natomiast uczestnicy. W tym roku udało się zebrać 51 ton śmieci. Z roku na rok porządkujemy poszczególne, często zapomniane od kilkudziesięciu lat miejsca. Tegoroczna akcja Czysty Wałbrzych 9 kwietnia pozwoliła zebrać znacznie więcej odpadów, bo 51 ton, ale też miasto jest wyraźnie dobrze posprzątane po zimie. To oczywiście nie znaczy, że jeszcze tu i ówdzie nie ma konieczności, żeby to porządkować. Najbliższe dni, może 2-3 tygodnie, z pomocą również pracowników robót publicznych doczyścimy te główne miejsca. Wałbrzych z roku na rok staje się coraz czystszy. Problem natomiast stanowią miejsca, których właściciele nie poczuwają się w obowiązku utrzymania czystości. Druga kategoria miejsc to te, których właścicieli bądź właściciela ciężko ustalić. Coraz czystsze miasto, coraz czystszy Wałbrzych, ale okazuje się, że są tereny, które bardzo trudno posprzątać w ramach normalnego utrzymania, ponieważ są to tereny nienależące do miasta, a jakby turyści czy nawet mieszkańcy nie rozróżniają granic i widzą brud i idzie gdzieś tam ocena. Stąd tego typu akcje, które pozwalają na to, żeby sprzątnąć również te tereny, których właściciele są, powiedzmy, nieznani albo trudni do zmotywowania. Pewnym problemem były i są takie, bym powiedział, przygodne wysypiska. Bardzo często
funkcjonujący od kilkudziesięciu lat. Klasycznym przykładem jest teren za ogródkami działkowymi na Podzamczu na przykład, wykorzystywany przez samych użytkowników i osoby przygodne. Musimy coś z tym zrobić. Problemem są miejsca takie, powiedziałbym, niczyje, które nie mają gospodarza. Ani miasto nie jest właścicielem, ani nie ma wyraźnie określonego gospodarza. Często są to osoby prywatne, które nie były w Wałbrzychu od 10 lat i trudno wyegzekwować czystość od nich, czy utrzymanie tego. Czasami decydujemy się w drastycznych przypadkach na porządkowanie tych miejsc, no choćby właśnie w czasie tej akcji. Wygląda to już zupełnie lepiej. W tym roku w akcji sprzątania miasta uczestniczyli mieszkańcy, uczniowie wałbrzyskich szkół, pracownicy MZUK-u, Alby, wodociągów, Miejskiego Zarządu Budynków i członkowie wspólnot mieszkaniowych. Chcemy w 2020 roku być najbardziej czystym miastem w Polsce. Może nam się uda. Sezon rowerowy w Wałbrzychu oficjalnie rozpoczęty. W niedzielę ponad 400 uczestników, rowerzystów przejechało trasę ze stadionu przy ulicy Kusocińskiego do Starej Kopalni, tym samym inaugurując sezon rowerowy Anno Domini 2016. W niedzielę 17 kwietnia wałbrzyscy rowerzyści mieli swoje święto. Amatorzy dwóch kółek w różnym wieku spotkali się na stadionie przy ulicy Kusocińskiego, by wspólnie oficjalnie rozpocząć sezon rowerowy. Do wspólnej przejażdżki ulicami Wałbrzycha rowerzystów zaprosili Stowarzyszenie Rowerowy Wałbrzych oraz PTTK Oddział Ziemi Wałbrzyskiej. Rozpoczęcie sezonu rowerowego zainaugurowano 3 lata temu. Wówczas impreza zgromadziła około 50 posiadaczy jednośladów. W tym roku było ich ponad 400. Peleton wyruszył ze stadionu przy ulicy Kusocińskiego w asyście Policji i Straży Miejskiej. Z Piaskowej Góry uczestnicy przejazdu udali się do Szczawna Zdroju, by następnie ulicą Andersa i Wysockiego dojechać do Starej Kopalni, gdzie zlokalizowana została meta. W tym roku do amatorów rowerów z Wałbrzycha dołączyli mieszkańcy Boguszowa Gorc, Zagórza Śląskiego, Głuszycy, a nawet Legnicy i Jeleniej Góry. Podziemny kompleks Arado w Kamiennej Górze odwiedził Eugeniusz Gryszczuk, który podczas II wojny światowej jako przymusowy robotnik pracował w fabryce zajmującej się budową samolotów, m.in. słynnych Arado. Eugeniusz Gryszczuk mieszka we Wrocławiu, pochodzi z Wołynia na Ukrainie. Jako 16-latek 15 maja 1942 roku został wysłany na roboty przymusowe do Niemiec. Trafił do Wittenbergu nad Łabą, do zakładów lotniczych, w których powstawały Junkersy 88, Heinkle 177 i Arado 234. Ja dostałem się do firmy Arado jako robotnik przymusowy, a mieszkałem na Wołyniu, czyli pochodzę z Kresów Wschodnich. Stamtąd, to znaczy przymusowo wzięto nas na roboty z okolicy również i dowieźli nas do Magdeburga, wieczorem przyjechaliśmy, a rano na drugi dzień samochodami dowieziono do zakładu, a rado do obozu, gdzie zostaliśmy zakwaterowani, a do pracy już na drugi dzień poszliśmy pracować. Jako chłopak nie miałem zielonego pojęcia o jakiejś pracy w lotnictwie, ale przydzielono mnie do części takiej kabiny Heinkla 177, a tam już pracował taki pracownik przymusowy, który pochodził z dalekiej Ukrainy i on mnie po prostu przyuczył pracy, szczególnie pracy na młotku pneumatycznym, którym się nitowało nity danych fragmentów.
Będąc tam, to był obóz pracy, ale to był nie taki obóz pracy, jak się ogólnie mówi, że gdzie tylko głodzili i tam bili i poganiali. Tego jakoś u nas nie było. Nawet było tak, że wychodziliśmy do miasta, nawet dostawaliśmy pieniądze, oczywiście na drobne wydatki. Wychodziliśmy, a nawet Niemcy przychodzili w okresach let zimowych, nie ten, jesiennych lub wiosennych i brali nas do pracy na do kopania ogródków, za co dostawaliśmy, a tam różne takie produkty żywnościowe, na których nam bardzo zależało, no, bo jakiegoś kawałek królika, kawałek kurczaka albo słynne kartofel salat, bo jedzenie w pierwszej fazie, muszę powiedzieć, było nieszczególne. Pracę swoją zacząłem od Heinkel 177 Greif. Potem po zbombardowaniu nas zmieniono produkcję, wprowadzono Focke-Wulfa 190, a potem od 1944 roku zostałem włączony do produkcji samolotu Arado 234. Na poprzednich dwóch samolotach pracowałem przy opancerzaniu płytą pancerną tych kabin pilotów. Czterogodzinna rozmowa pracowników podziemi Arado z Eugeniuszem Gryszczukiem dostarczyła wielu informacji na temat produkcji Arado i technologii, jaka wówczas była dostępna. Coś tam o Kamiennej Górze słyszałem, ale więcej słyszałem, że sama główna chyba firma była w Rostocku nad Bałtykiem i taka druga część ważna to była w Brandenburgu na Haveli. Tam jest też dość duże jezioro, bo w pierwotnej fazie swej produkcji to Arado produkowało hydroplany. Tak się złożyło, że miesiąc byłem na tym lotnisku, tam pracowałem przy gotowych już samolotach, przy takich konstrukcyjnych poprawkach. Po zakończeniu II wojny światowej Eugeniusz Gryszczuk został na terenie Niemiec. Po wojnie tak się złożyło, że nie od razu wróciłem do kraju. Do dziś nawet nie pamiętam, dlaczego zostałem w tym Wittenbergu, ale zostając tam zaangażowałem się do jednostki rosyjskiej, tak zwanego trofejnego batalionu. To były jednostki, które zajmowały się, że tak brzydko powiem, rabunkiem mienia niemieckiego. Ale to była grupa, która zajmowała się tylko produkcją samolotów. Więc jeździliśmy po terenie, szukaliśmy magazynów, takich obiektów, gdzie były jakieś części produkowane. Wszystko to razem skomasowaliśmy, zwoziliśmy do miejscowości pod Wittenbergiem Cana. Tam stał na bocznym torze skład około chyba ze 100 wagonów. To wszystko ładowaliśmy na wagony i w listopadzie transport ruszył do Związku Radzieckiego, a ja po drodze pożegnałem się z nimi i w Głogowie wysiadłem i szukałem swoich rodziców. Eugeniusz Gryszczuk podarował muzeum zdjęcia i fotokopie dokumentów oraz to, co najcenniejsze, wspomnienia naocznego świadka tamtych wydarzeń. To wszystkie informacje w dzisiejszym wydaniu Teledziennika. Ja dziękuję Państwu za uwagę i już dziś zapraszam na jutrzejsze, a w nim m.in. relacja z festiwalu Rockfest, który odbywał się w Świebodzicach, a także z drugiego dnia rajdu po strefie. Ja teraz dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia.